To przegląd techniczny tego ciągnika wygląda tak, że wymieniamy filtry paliwowe. Tu jest filtr wstępny właśnie, który też ma taki korek spustowy, aby odsączyć tę zebraną wodę tak jakby na dnie filtra. To od czasu do czasu możemy robić. To tam zależy też od jakości paliwa, ale takie coś od czasu do czasu robimy. Następnie drugi filtr dokładny paliwa jest tutaj. Też wymieniamy właśnie wkład tego filtru. Tu znajduje się filtr oleju. Później korek spustowy oleju. Tutaj jest na mnie, ale to tego pan tu nie będzie widział. To jest taka śruba, ta imbus. Później jeszcze jest najdroższy, taki najdroższy, jeden z najważniejszych filtrów. To jest też całkiem pod spodem ciągnika, to jest od skrzyni, filtr od skrzyni przekładniowej. Później następnie, jeśli dolewamy olej, na przykład tutaj dolewamy olej od wywrotu, od hydrauliki. Jest taki korek i wskaźnik. Można zobaczyć. O, tu badamy i poziom i dolewamy jednocześnie olej.